Wybrany na drugą kadencję prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda zapowiedział, że pierwszą jego zagraniczną wizytą będzie podróż do Rzymu. Jest on tutaj oczekiwany we Włoszech, zarówno jeśli chodzi o władze państwowe, władze dyplomatyczne polskie, jak i tutaj w Stolicy Apostolskiej. Jest to chyba bardzo istotne z punktu widzenia filozofii Andrzeja Dudy, całej jego kampanii, podejścia do polityki, by spotkać się tutaj w Watykanie z papieżem Franciszkiem i być może uzgodnić, zaplanować nie tylko dalszą współpracę na linii Polska, Stolica Apostolska, ale być może pojawi się tu zaproszenie, by papież Franciszek po raz kolejny odwiedził Polskę. Czekamy na Andrzeja Dudę tutaj w Rzymie, czekamy na wyniki tej wizyty, zarówno te rezultaty polityczne, jak i duchowe. Będziemy Państwa na bieżąco informować o tym, co dzieje się tutaj we Włoszech i w jaki sposób rozpoczyna się druga kadencja prezydenta Andrzeja Dudy.